Siemano, witamy Was po dłuższej przerwie. Nie jeździłem prawie, albo nawet dłużej, jak miesiąc. Dzisiaj umówiłem się z Danielem. Jesteśmy na skateparku w Poznaniu, na osiedlu Batorego i ogólnie będziemy sobie jeździć po Poznaniu dirtami i robić sobie jakieś tam ciekawe rzeczy. Powstanie z tego film, a czy będzie fajny, nie wiem, to sobie ocenicie sami. Jau! Będziesz widział, jak widzisz przód i kiery i wszystko. Pozdrawiam mamę i tatę, wuja Mietka. A to się nagrywa. Dwa maryny zawitały na skatepark, jeden. O, ja też chcę być. Chodź, on też chce być, proszę bardzo. Dzień dobry. Dwa maryny, chyba sobie zmienię ramę, mojego Kalisa wywalę i zakupię sobie Merina, bo fajnie wygląda ta rameczka. Bardzo fajna. Dobra, zrób jakiś trik. Dla publiczności. O, no stunt. Stunt jest przede wszystkim. Dobra, wyjechał tam poza kadry. Ej, dobre. O, proszę, barspinek. Ja piastry wyciszę, bo będzie za dni. Okej, zmieniliśmy miejscówkę, jesteśmy na jakimś tam forcie, nieważne gdzie. Moja misja na dzisiaj to po prostu przelecieć chociaż jeden stolik. To jest pierwszy z nich, tam jest wybicie. Nie wiem, ile będzie miał ten stolik, raz, dwa, ze 3,5 metra, maksymalnie 4 metry. I tam dalej. I tyle w temacie. Daniel zaraz zrobi wizualizację i przejedzie całą trasę, jak to ma wyglądać. I w sumie zakończymy odcinek, bo nie chce mi się zbytnio gadać i nagrywać. Chcę sobie potrenować, a jak już nauczę się jeździć, to wtedy będę nagrywał więcej. No ale mówię, miałem dość sporą przerwę i po prostu chcę jeździć, a nie biegać z kamerą. Daniel jedzie. Kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu i cześć. I jeszcze dla oglądających, mieszkających w Poznaniu, ktoś zostawił na forcie rękawiczki znanej i lubianej marki Rock Rider ST. Leżą na forcie, wiadomo, można sobie odebrać. No i dobra, Daniel jedzie. Mam nadzieję, że będzie widać. I tam jeszcze jedna hopa, ciach. I wraca tutaj z powrotem. I tyle. No mówię, nie jest to, mówię, jakie straszne, ale jest kawałek lotu. A ja chciałbym się w końcu nauczyć wybijać i lecieć, bo nie są to takie hopy jak w górach na prędkość, czyli że sobie po prostu jedziemy, wyrzuca nas i lecimy przeważnie step downa. Tu trzeba się wybić, żeby dolecieć. Ogólnie, jeżeli boicie się jeździć szybko, możecie, tak jak kolega, zamontować czterotłoczkowy hamulec w rowerze dirtowym. Nie no, on się nie boi jeździć szybko, po prostu zamontował, a ten hamulec miał być dla mnie, bo ja się boję jeździć. Popieram.